Nazywam się Zbigniew Kruszyński i nigdy nie mówię o sobie, że jestem pisarzem, raczej, że jestem autorem tego czy owego, bo jednak pisarz powinien mieć na półce pół metra bieżącego. Brakuje mi tam jeszcze kilkunastu centymetrów, także wolę mówić, że jestem autorem kilku książek. Nie mówię też o sobie pisarz, bo jakoś to jest zbyt wartościujące i też w każdej kolejnej książce czuję się coraz bardziej debiutantem. Nawet gorzej, czuję się debiutantem w każdym następnym zdaniu, które mam do napisania i wątpię, żeby to składało się w jakąś dorzeczną całość. Stworzyłem taką galerię postaci narratorów w tych kilku książkach, którzy na ogół są takimi szemranymi typami, tak bym powiedział. To trudno uwierzyć to, ale oni są jeszcze bardziej szemrani niż ja, a jednocześnie jakoś staram się ich dobrze wyposażyć językowo. Także nawet jeżeli to jest donosiciel albo mężczyzna, który kupuje sobie towarzystwo młodych kobiet, albo jakiś były cenzor, czy jakiś protofaszysta w którymś z opowiadań, to jakoś ja inwestuję w nich językowo i wydaje mi się, że rodzi się tam takie pytanie, czy w język wmontowane są jakieś mechanizmy moralne, czy w języku tkwi moralność. To jest zagadkowe dla mnie pytanie, które jakoś chyba tak z książki na książkę drążę. Mam taką, myślę, że nie do końca zasłużoną markę czy rolę takiego autora raczej dla magistrantów i doktorantów, a nie dla zwykłych czytelników. Staram się oczywiście jakoś wydostać z tej roli, którą sam sobie stworzyłem. No jakby z książki na książkę uciekam przed tym piętnem takiego ironicznego stylu, które na mnie ciąży, ale nie do końca mi się to udaje, ale jakby chciałbym właściwie każdą książkę, każdą stronę jakby pisać od nowa. Wydaje mi się, że to jest też no jakoś odświeżające, żeby nie grzęznąć w tym, co już napisane.